dzisiaj w naprawie klapa bagażnika szerszenia, a pozbędziemy się skutecznie takich odprysków. Próbowałem pójść na skróty i zastosować różne sztuczki, w tym naprawę UV, ale efekt był mizerny. Jednak strefa okazała się za duża i powstał taki glut. Od biedy mogłoby tak zostać, no ale nam chodzi przecież o naprawę na igłę. Porzuciłem zatem dalsze eksperymenty jak palacz PETA i zabrałem się za naprawę w standardowej technologii napraw sam. Na wstępie kilka uwag. Przede wszystkim, jeśli chcecie robić naprawy, obejrzyjcie film do końca. Najczęściej właśnie na końcu są najbardziej istotne uwagi, a na pewno podsumowanie. Wprowadziłem też do filmów takie znaczniki jak ten w prawym górnym rogu. Gdy się pojawi, oznacza to, że ten fragment jest szczególnie ważny. Jak zwykle dodatkowe informacje znajdziecie pod filmem, klikając pokaż więcej, a dla dociekliwych polecam wizytę na blogu. No to do dzieła. Tak wygląda zaszpachlowane miejsce. To prawda, nie przykładałem się zbytnio, ale zrobiłem to z premedytacją, by pokazać, jak szpachlówka się łatwo obrabia. Ale oczywiście można się spiąć, to będzie mniej macerowania. Maskujemy sobie okolice szpachlowania, żeby nie podrapać tam, gdzie nie trzeba, i glancujemy. Nie ma w tym żadnej finezji, także nawet człowiek, który nie potrafi skojarzyć małpy z bananem, da radę. Dlatego w tym filmie na tym zakończę. Po zdjęciu maskowania jeszcze mała obróbka klockiem i coś takiego na finał powinniśmy otrzymać. Jak uporamy się z obróbką szpachli, to oczywiście oczyszczamy powierzchnię z pyłu. Szpachlówkę obrabiamy wyłącznie na sucho, więc najlepiej odmuchać i przetrzeć ściereczką antystatyczną, a powierzchnię wokoło szpachli odtłuścić zmywaczem. Przed podkładowaniem powinno to wyglądać mniej więcej tak. Przed położeniem podkładu oczywiście maskujemy. Tutaj pokażę Wam taką inną wersję z wycinaniem otworu. Nie musi być konkretnie tak, ma być po prostu ochroniona ta część auta, której nie chcemy przypadkiem pomalować. Stosujemy to, co się do tego nadaje, czyli folię albo specjalny papier, no ale nie gazety. Jak się okaże później, maskowanie na sztywno do strefy w przypadku podkładu też można stosować. Nakładamy dwie warstwy podkładu, oczekując 10 minut między warstwami. Mówiąc w skrócie, nie boimy się efektu odcięcia, czyli wyraźnej granicy nałożenia podkładu. A dlaczego? Będzie o tym dalej. Jak podkład przesknie, usuwamy maskowanie. Po około 30 minutach otrzymujemy taki mało zgrabny placek na klapie bagażnika. Spokojnie, tak ma być. Ponieważ nie chcę, by filmy były ciągle o tym samym, będę eksperymentował na szerszeniu i będziemy obserwować efekty. Tym razem postanowiłem zebrać podkład tak, by zmniejszyć strefę naprawy. Zatem po 15 minutach zacząłem jego nadmiar zmywać nitrem. Ma to też znaczenie w maskowaniu, bo jeśli wszystko będzie git, to można maskować na odcięcie, a później zebrać nadmiar i brzegi przeszlifować. Można podjąć taką próbę z podkładem, bo jest on na koniec szlifowany. No cóż, wiem, że jakby istniała lakiernicza inkwizycja, to by mi kazali zjeść te wszystkie spreje za to, co robię. Zaryzykuję, bo chcę stworzyć poradnik ze sprawdzonymi metodami radzenia sobie w samodzielnych naprawach. Jeśli coś działa, to po prostu działa i tyle. Bez względu na to, czy ktoś się zapieni jak gaśnica, bo to niezgodne ze sztuką. My, amatorzy, musimy sobie po prostu radzić. Nie posiadamy profesjonalnych narzędzi i innych udogodnień, a kabina, do jakiej mamy dostęp, to zazwyczaj tylko kabina prysznicowa. Już wcześniej część userów się burzyła, że nie wolno kłaść szpachli na blachę i co. I u mnie najstarsza robótka jest z 2011, czyli 9 lat, i to pod chmurką, i jest cacy. Zresztą większość tych pieniaczy to po prostu internetowe trolle, zasysający wiedzę z różnych forów, na których grasują takie same typy jak oni. Obłęd. To tak jakby czerpać wiedzę o II wojnie światowej z filmu Czterej pancerni i pies. Taka jest subtelna różnica między mnie się wydaje, a zrobiłem i wiem. Pamiętajcie też, by stosować dokładnie technologię, bo nie wiadomo, jak się zachowa inny preparat. Naprawy lakiernicze nie mają wpływu na bezpieczeństwo jazdy, więc nie ma obawy, że jak nie wyjdzie, to samochód będzie na przykład bokiem jeździł. Zawsze można poprawiać, a w międzyczasie używać auta. Szkoda po prostu czasu i kasy. Po to ja rzeźbię, żebyś ty nie musiał. Ale wróćmy do naprawy. Tak wygląda teraz. Po przeszlifowaniu podkładu softem P600 na mokro, umyciu, odtłuszczeniu i wytarciu do sucha, czas na bazę koloryzującą. No i tu mamy kolejne utrudnienie, dymający wicher. Dlatego na filmie widać takie nerwowe ruchy.
Co prawda nie wyrywa włosów z cebulkami, ale pizga całkiem żwawo. Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście robić to w miejscu osłoniętym od wiatru i zadaszonym. Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Garaż też nie zawsze się sprawdzi, bo bywa ciasno i trzeba być człowiekiem gumą, żeby dojść w niektóre miejsca. Dlatego często pozostaje plena. Nie wszędzie jest taki wiatrowy zamęt jak w Szczecinie, więc z reguły będzie łatwiej. Wiatr powoduje, że towar leci w lebiodę zamiast na element i trzeba zmniejszyć odległość aplikacji, a i tak należy poczekać, aż ucichnie jak mocno dyma. Najlepiej prowadzić spray spokojnie, od lewej do prawej i z powrotem, no ale w tej sytuacji nic z tego. Tu mała dygresja. Popatrzcie teraz, jak zmienia się kolor w zaznaczonym miejscu, a chwilę później na całej klapie robi się odblaskowo. To daje pojęcie, jak ryzykowne jest ocenianie kolorystyki na podstawie filmu. Wracamy do tematu. Przy poprzednim filmie jakiś koleś się przypiął, jak pokazałem, że podkładowi bezpośrednio po aplikacji deszcz nie zaszkodził. Pisał, że, i tu podaję wersję light, mam niedobory intelektualne, jak zalecam podkładowanie w deszczu. No cóż, to ten z tych, co kupuje na targu tabletki na inteligencję i uważa, że tego zwalnia z myślenia. Nigdy nie zalecałem i nie zalecam pracy w niedogodnych warunkach. Czaję się jak szpieg z krainy deszczowców, żeby złapać dobrą pogodę, ale bywa, że jak się zabieram, jest ok, a w trakcie się sypie. Teraz krótki poradnik, jak naciskać dyszę. Staramy się naciskać tak, by końcówka palca nie wystawała poza dyszę. Jeśli będzie poza, to jest spora szansa, że część towaru zahaczy o palec i będziemy mieli smarki na elemencie, czyli takie kropeczki. Ta naprawa jest też dobrym przykładem błędu w maskowaniu elementu. Ja sobie właśnie pofolgowałem, ale przyszedł wiatr i załopotał mi nieprzymocowaną folią i część towaru poszła na tylną szybę. Widać to u góry. Folia się majta jak łapa na kacu i później czeka nas usuwanie malunków z szyby. Dlatego podkreślam, jak ważne jest prawidłowe maskowanie. Każdy etap naprawy, który olejemy, wyjdzie nam bokiem. No i zbliżamy się powoli do końca. Teraz czas na lakier bezbarwny. Na szczęście na tym etapie było trochę spokojniej i dało się czasem aplikować lakier płynniej. Z lakierem jest o tyle trudna sprawa, że nie można go kłaść w dowolnej liczbie warstw, jak baza. Powinny być dwie, maksymalnie trzy, no i muszą być pełne. To przy dużym wietrze jest cholernie trudne, jeśli nie niemożliwe. Jak widzicie, stosuję tu przeróżne sposoby aplikacji. Przyznam szczerze, że nie byłem wielkim optymistą lakierując przy takim wietrze, ale ciekawił mnie efekt końcowy, więc się nie poddawałem. Czekam oczywiście na zjadliwe komentarze od tych najlepiej poinformowanych. Już pewnie nerwowo przebierają palcami, choć mówiąc szczerze, to mogliby się myć, zamiast pisać takie głupoty. Ale skoro muszą. Na koniec blender. Zwróćcie uwagę, jak jest psikany. Takie krótkie strzały na granicach wykonanej naprawy. Delikatnie, bo jak przesadzimy, to lakier spłynie i pozostanie nam tylko zgrzytanie zębami i trzeba będzie zacząć od nowa. No i wreszcie czas obejrzeć, jak to wygląda. To jest widok po roku od naprawy. Igiełka, jak widać. Nie ma się do czego przypiąć. Po roku nic nie zbladło, nie odpadło, wszystko na swoim miejscu. Naprawa niewidoczna nawet przez lupę. Wygląda na to, że ci malkontenci powinni wziąć rozbek i sobie baranka jebnąć w murek. Jednak teraz mogą zatrzeć ręce z radości. No właśnie. Mogłem tego nie pokazywać i ściemniać, że wszystko super i pomada. Trudno mi powiedzieć, dlaczego jest takie odcięcie. Czy słabo wycieniowane, czy lakieru za mało, czy blendera. Nie wiem. Wiatr wiał z lewej strony, więc tam na prawo wszystko jest ok. A w tym miejscu najwyraźniej zabrakło towaru. Nic to, poprawimy i też będzie film.